Dzień dobry Państwu, to jest Super Raport w czwartek, 9 kwietnia. Witam Państwa w imieniu wszystkich dziennikarzy Super Ekspresu, strony głównej SE.pl i dziennikarzy Radia SK. Dziś zajmiemy się polityką, edukacją, ale oczywiście przede wszystkim epidemią koronawirusa. Państwa gośćmi będą m.in. Krzysztof Śmiszek, ekonomista Marek Zubera, także profesor Krzysztof Konarzewski, z którym zastanowimy się nad tym, co z uczniami. Czy będą egzaminy ósmoklasistów, czy będą matury? Jeżeli nie, to co zrobić dalej? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Dziś w tej sprawie ma zapaść decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej. My już będziemy wyprzedzać wypadki i zastanowimy się nad tym, co epidemia koronawirusa oznacza dla polskiej edukacji i polskich uczniów, którzy bardzo niestety martwią się o to, czy będą w stanie, jeśli tak, to kiedy napisać swoje egzaminy. To jest Super Raport. Zapraszam. I świeże statystyki dla Państwa oczywiście jak codziennie. W Polsce mamy 5205 osób zakażonych koronawirusem. To jest 357 osób dodatkowo w ciągu ostatniej doby. 357 nowych zakażeń. Bardzo dużo. Najwięcej w ciągu do tej pory trwającej epidemii. Zgonów także niestety przybywa, tym razem o 30 i w sumie jest ich już 159 wyzdrowiałych, bo o to Państwo zawsze proszą, żeby te informacje podawać, tak zwanych ozdrowieńców, 222 osoby. Wczoraj udało się negatywny test zrobić na obecność koronawirusa 31 osobom. W Wielkiej Brytanii sytuacja w dalszym ciągu bardzo trudna. Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, w dalszym ciągu na oddziale intensywnej terapii, a u Brytyjczyków mamy 938 zgonów spowodowanych koronawirusem w ciągu tylko jednej doby. Znacznie wzrosła też liczba zakażeń o 5,5 tysiąca nowych przypadków. Czyli proszę zwrócić uwagę, w Wielkiej Brytanii w ciągu doby zachorowało tyle osób, ile przynajmniej w oficjalnych naszych statystykach jest chorych w ogóle w Polsce. Włoscy eksperci przewidują, że druga faza epidemii, i to niestety są fatalne informacje, która jeszcze się nie rozpoczęła, potrwa od pół roku do 8 miesięcy. Będzie oznaczała zniesienie części obostrzeń, no bo nie będziemy w stanie żyć przez kolejny rok tak długo, jak w tej chwili to wszystko trwa. Mam na myśli oczywiście pozamykane sklepy, pozamykane firmy, wszystkie ośrodki usługowe. No coś tutaj trzeba będzie wreszcie postanowić. No ale sytuacja i nasze życie nadal będzie odbiegać od normalności. Włoscy eksperci mówią wprost, tegoroczne lato będzie bez podróży, drodzy Państwo, bez wakacji, bez urlopów, nie tylko tych zagranicznych, ale także w kraju. Niestety, takie są przewidywania. W Stanach Zjednoczonych 275 kolejnych zgonów spowodowanych koronawirusem, rzecz jasna, tylko w stanie New Jersey w jedną dobę, w 24 godziny. To jest najwięcej od początku epidemii. Trudno więc mówić o tym, że ktokolwiek panuje nad pandemią koronawirusa. Wirus, wbrew temu, co mówiło się w optymistycznych publikacjach, czuje się bardzo dobrze i nic nie wskazuje na to, żeby miał osłabnąć, przynajmniej na razie. Etiopia z kolei wprowadza stan wyjątkowy. To jest Super Raport. Za chwilę połączenie z naszą redakcją przy ulicy Jubilerskiej. Jan Złotorowicz. Przypomnę Państwu, zakażonych 5205 osób w Polsce, o 37 więcej niż wczoraj, kiedy widzieliśmy się. Zgonów 159, to o 30 więcej z kolei. Wyzdrowiałych osób 222, w ciągu doby 31. I to szczególnie jest ta ostatnia dana, której będziemy się trzymać i będziemy liczyć na to, że tych osób, które pozbywają się z organizmu koronawirusa, będzie coraz więcej. Sytuacja niemniej jednak bardzo trudna, ale od ozdrowiałych właśnie zaczniemy rozmowę naszą dzisiejszą z Jankiem Złotorowiczem, do którego się przenoszę już teraz. Wicenaczelny Super Ekspresu. Dzień dobry, Janku, witam Cię.
Słyszymy się? Słyszymy się. Dobrze, cieszę się. Słyszymy się bardzo dobrze. Ja naszych widzów, których serdecznie ściskam i pozdrawiam, poinformowałam właśnie przed chwilą, że mamy 222 wyzdrowiałe osoby od początku epidemii koronawirusa, a wśród nich minister Woś. Tak, wśród nich minister Woś, zresztą też, no nie tylko, to nie jest jakby pierwszy taki znany zarażony. Wczoraj też pojawiła się informacja, że zdrowy jest już marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk. Więc no to są na razie tacy znani ludzie, którzy są świetnym przykładem na to, że z tej pandemii można wyjść, że można to wyleczyć. Minister, jak widać na zdjęciach w dzisiejszym Super Expressie, wrócił już do pracy. Bardzo dziękuję personelowi medycznemu. Przypominał, on zresztą to też mówił w twoim programie, że na początku, żeby nie bagatelizować to zagrożenie, podejść do tego poważnie, bo właśnie, tak jak jego przykład świetnie pokazuje, można z tego wyjść, można to wyleczyć. My zresztą będziemy się starali w Super Expressie pokazywać nie tylko znanych i polityków, którzy byli zakażeni i wyszli, wrócili do normalnego życia. Będziemy też docierać i pokazywać, obiecuję, zwykłych Polaków, którzy przez to przeszli, będą się dzielili z naszymi czytelnikami swoimi trudnymi doświadczeniami, ale też przede wszystkim będą nam wszystkim dawać nadzieję, no bo te historie wszystkich nas napełniają nadzieją, że może być lepiej i że kiedyś będzie lepiej. Kiedyś będzie jeszcze normalnie i przepięknie, cytując Tomasza Lipińskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz piękny wynik robi, przegania Małgorzatę Kitawę-Błońską w sondażach. Tak. Co się dzieje? Tak, tak. I tym razem mamy sondaż Supresu, gdzie no wiadomo, no, pierwszy kompletnie brakiem zaskoczenia 44,5% dla Andrzeja Dudy, ale już miejsce drugie jest pewnym, może nie sporym, ale pewnym zaskoczeniem. Ale gigantyczna 15, różnica jednak, 44% do 15 to jest tak, potężna. Cały czas jest, cały czas jest to gigantyczna różnica i ona akurat nie dziwi. Tu pytanie właśnie, no to pytanie od czego chcesz zacząć? Czy chcesz zacząć od tak. tego, dlaczego? Nie, nie, dobrze, bo przepraszam, rzeczywiście mieszam wątki. Dobrze, że przywołujesz mnie do porządku. Zaczynajmy od Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo to rzeczywiście jest większe zaskoczenie niż wygrana Dudy. Raz ja, zazwyczaj ty przywołujesz mnie, więc ja się odgryzę. No więc tak, no Kosiniak-Kamysz jakby, wydaje mi się, że moja diagnoza jest następująca. W mniejszym przypadku mamy do czynienia z niesamowitością Kosiniaka-Kamysza, który, trzeba to uczciwie powiedzieć, politykiem jest raczej bezbarwnym, natomiast no, nie ma kompletnie żadnej konkurencji ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ona wykonała dosyć dziwaczny ruch, w którym ogłosiła wycofanie się z kampanii. Jakby ja nie mówię, że teraz powinno się tą kampanię prowadzić, ale tym bardziej, jeśli ktoś uważa, że ma to, co trzeba, żeby zostać prezydentem Polski, w tym momencie powinien to pokazać, powinien nam to zademonstrować. A Małgorzata Kidawa-Błońska najzwyczajniej po prostu zniknęła z przekazów. Władysław Kosiniak-Kamysz jest dużo bardziej aktywny, stara się, działa, pokazuje właśnie tak, jak on powiedział wtedy w odpowiedzi na jej apel. Jaka kampania? Ja się nie zajmuję kampanią. Mamy Sejm, mamy tarczę antykryzysową, ma PSL, ma własne rozwiązania, chcemy o nie walczyć, chcemy je prezentować. Więc widać, że Kosiniak-Kamysz dużo lepiej występuje w tej roli kandydata niż, no Małgorzata po prostu de facto przestała być kandydatem w wyborach. W zasadzie dziwi, że ciągle jeszcze ma dwucyfrowy wynik. Poza tym myślę, że jednak na korzyść Władysława Kosiniaka-Kamysza może w obecnym czasie działać to, że jest lekarzem, więc też wzbudza zaufanie. Tak. I to myślę, jest, że lekarzem, też ma niebagatelne znaczenie. Właśnie, dokładnie. I na koniec, Janku, no chleba i igrzysk, niestety, nawet w tych trudnych czasach, albo na szczęście. Ja wczoraj próbowałam zrobić przedświąteczne zakupy, zrezygnowałam bardzo szybko, widząc kolejkę przed sklepami. A o której godzinie byłaś, bo to interesujące. No właśnie byłam tak między 18 a 19. Między 18 a 19 wydawało mi się, że to już jest taki moment, kiedy będzie lepiej. Nie było, więc zakupy jeszcze przede mną, więc rozumiem, że powinnam kupić dzisiejszy Super Express, żeby sprawdzić, gdzie najlepiej tak. i co. Dzisiejszy Super Express, no bo wiadomo, no właśnie wielu z nas, nie że wielu z Państwa, tylko wielu z nas my tu, ale też Państwo przed komputerami, przed ekranami, jesteśmy w samej sytuacji, no musimy zrobić zakupy na święta. Dlatego dziś w Super Expressie dokonaliśmy wielkiego przeglądu wszystkich takich promocji, podpowiadamy. Wielkanocne koszyki z tego, co widzę. Tak, wielkanocne koszyki, gdzie, w którym sklepie można kupić najtaniej różne produkty. To jest świetna ściągawka, żeby się z nią wybrać. Wybrać się dzisiaj, wybrać się jutro, ale też i w nocy z dziś na jutro. Bo myślę, że noc to będzie najlepsza opcja, naprawdę. No, noc będzie, jeśli ktoś ma taką możliwość, to tak. Noc będzie najlepsza. Ja dzisiaj późno kończę pracę, więc będę w idealnej sytuacji, żeby iść do sklepu. Bardzo dziękuję, Janku. Jan Złotorowicz, wicenaczelny Super Expressu, specjalnie dla Państwa. Do zobaczenia. Dziękuję, Kamilo. Do zobaczenia. Już za chwilę. Super.
Tak jak Państwu obiecałam na początku, dziś naszym gościem Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Ja jeszcze tylko Państwu, tym, którzy dopiero do nas dołączyli, przypomnę najświeższe statystyki. Zakażonych mamy w tej chwili w Polsce 5205 osób, zgonów 159, wyzdrowiałych 222 osoby. W tym czasie Sejm debatuje nad tarczą antykryzysową 2.0, zwaną także od wczoraj tarczą finansową. Po prostu to ma być rzecz, która pomoże wielu polskim przedsiębiorcom i Polakom, którzy po prostu przez epidemię koronawirusa w Polsce tracą dobytek życia. Lewica i w ogóle opozycja bardzo negatywnie do tego projektu nastawiona. Zaraz zapytamy, dlaczego. Poranek Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam. I witam już Krzysztofa Śmiszka z Lewicy. Dzień dobry, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak zdrowie? Bardzo dobrze, dopisuję i tak trzymajmy. Życzę wszystkim takiej dobrej formy. Wirus na razie omija mój dom. No i oby tak zostało. Nie używajmy słowa na razie, po prostu tak ma być. Panie pośle, dlaczego Lewica tak bardzo mocno krytykuje rząd, który chce pomóc polskim przedsiębiorcom? To jest bardziej skomplikowana sprawa. Oczywiście to nie jest tak, że Lewica potępia w czambuł wszystko, co proponuje rząd, bo przypomnę, że mieliśmy dobrą, merytoryczną dyskusję. Natomiast Lewica wczoraj, właśnie dzisiaj o pierwszej w nocy w ostatecznym głosowaniu zagłosowała przeciwko tym rozwiązaniom. Czemu? Dlatego, że uważamy, że niestety, ale to nie jest to, na co czekają Polki i Polacy. Trzeba też rozdzielić to, co wczoraj pojawiło się w przestrzeni medialnej. Bo wczoraj pan premier Morawiecki wystąpił na konferencji prasowej z prezesem Narodowego Banku Polskiego i powiedziano o 100 miliardach. Tylko my dzisiaj w nocy czy nad ranem nie głosowaliśmy tych 100 miliardów, my głosowaliśmy kolejne przepisy, które liberalizują kodeks pracy, które sprawiają, że nasze prawa i wolności obywatelskie będą coraz bardziej ograniczane. A mógłby pan konkretnie podać naszym widzom przykłady, bo tak bardzo oględnie to niewiele nam to powie tak naprawdę. Jakiego typu liberalizacja i o co chodzi? Oczywiście mamy przepis w tej nowej ustawie, w której mamy zapowiedź masowych zwolnień urzędników i urzędniczych. Znaczy mamy pewien dysonans poznawczy i pewne kłamstwo, które pojawia się w przestrzeni publicznej. Z jednej strony rząd twierdzi, że robi wszystko, czy będzie robił wszystko, żeby utrzymać miejsca pracy, a z drugiej strony dał sobie furtkę do masowego zwalniania urzędników i urzędniczek. Nie może być tak, że dzisiaj musimy zaangażować, powiedzieć sprawdzam i sprawdzić, jak nasze państwo sobie radzi w czasach kryzysu, w czasie, kiedy potrzebujemy silnego państwa z dobrym aparatem urzędniczym, rząd daje sobie furtkę do tego, żeby masowo zwalniać ludzi z pracy. Druga rzecz, mamy tam przepis, który mówi, że w pewnych okolicznościach kodeks pracy nie stosuje się, to znaczy, co się stosuje? Dzikie stosunki między pracodawcą a pracownikiem, obozy pracy? No nie. No mieliśmy też taką wrzutkę dotyczącą możliwości skanowania naszej poczty przez Pocztę Polską i wysyłania nam mailami. No na szczęście podnieśliśmy wszyscy larum i teraz trzeba na to zgody odbiorcy poczty, ale widać, że w czasach kryzysu, pani redaktor, państwo próbuje poszerzać swoją władzę nad obywatelami, próbuje poszerzać swoją wiedzę o tym, co robimy, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu przebywamy, więc to są rzeczy, które nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników i przedsiębiorców. My powiedzieliśmy jasno o naszych brzegowych warunkach. Nie może być tak, że tylko 40% państwo dopłaca do pensji pracownika. My zaproponowaliśmy zgodnie, czy na wzór modelu duńskiego, 75%, bo wtedy pracodawca jest pewny, jest zdeterminowany, żeby utrzymać miejsce pracy, a pracownik nie stresuje się tym, że zaraz to miejsce pracy straci. Więc to był jeden z głównych naszych postulatów. Drugi postulat Lewicy, który nie został uwzględniony, to podwyżki
podwyżki o 50% dla wszystkich pracowników służb medycznych, dla tych osób, które są zaangażowane bezpośrednio w walkę z epidemią. I trzecia rzecz, która właściwie już widać, że w Europie, w państwach europejskich uzyskuje coraz bardziej powszechną zgodę. Powszechne świadczenie na czas kryzysu, takie kryzysowe, czyli dla tych wszystkich okresowo na 3-4 miesiące, którzy stracili pracę, nie zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 800 zł, tylko pensja minimalna, czyli takie pokazanie siły państwa i pokazanie tej społecznej roli państwa w życiu obywateli. No niestety, te propozycje się nie znalazły. Znalazło się milion innych rzeczy, pani redaktor, na przykład możliwość przesunięcia wyborów w Polskim Związku Łowieckim. Co to ma wspólnego ze zwalczaniem koronawirusa? Panie redaktor, ja jestem w środku całego tego procesu legislacyjnego i widzę, że w mętnej wodzie łatwiej łowi się ryby. To znaczy są takie wrzutki legislacyjne, które w tym zawirowaniu, w tej bieżączce legislacyjnej ktoś wrzuca, nie wiem kto, czasami już nawet ministrowie na komisjach sejmowych nie wiedzą, skąd się wzięły te przepisy, ale ktoś ewidentnie na tym chce skorzystać. Panie pośle, czy Lewica policzyła koszt tych swoich propozycji? Panie redaktor, to są na pewno koszty mniejsze niż to, co zaproponowano w pierwszej tarczy antykryzysowej dla sektora finansowego. Przypomnę, że pierwsza tarcza antykryzysowa opiewa na 212 miliardów, w tym ponad 70 miliardów wsparcia dla sektora finansowego i bankowego. A wie pani, ile jest przeznaczonych pieniędzy w pierwszej tarczy na przykład ochronę zdrowia? 7 miliardów. To są psie pieniądze, nie obrażając psów. To jest też splunięcie w twarz naszym obywatelom i pokazanie, kto się dzisiaj znowu liczy w czasach kryzysu. Mamy powtórkę z 2008 roku. Kto się wzbogacił na kryzysie? Sektor finansowy i bankierzy. A dzisiaj najważniejszą kwestią dla naszych obywateli jest co? Żywa gotówka w kieszeni, bo tak uratujemy gospodarkę, bo tak uratujemy... No ale przedsiębiorstwa na przykład potrzebują kredytowania i potrzebują pomocy banków, więc może nie potępiajmy w czambu tak tych instytucji finansowych. Ma pani absolutną rację i ja jestem, naprawdę walczymy jako Lewica i o drobnych, i o średnich przedsiębiorców, bo to są przecież miejsca pracy i od nich zaczyna się przecież cały kłopot. Ale nie może być tak, że dopiero dzisiaj czy wczoraj pan premier Morawiecki wychodzi i mówi, po miesiącu walki z koronawirusem, mówi, po świętach za 2-3 tygodnie uruchomimy jakiś program. Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak jest, że kilka tygodni temu w piątek rząd niemiecki podjął decyzję o bezpośrednich dopłatach dla obywateli, a w poniedziałek ludzie już mieli pieniądze w kieszeni. Wie pani dlaczego? Dlatego, że tam sobie ufają. Tam rząd powiedział, dobra, dajemy te pieniądze po te parę tysięcy euro obywatelom i dajemy sobie 2 lata na sprawdzenie, czy ci obywatele mieli prawo do pobrania tej... Panie pośle, ale może chodzi o to, że ta wypłata u nas jest opóźniona i w świętach wielkanocnych nastąpi, bo to będzie bliżej wyborów i tak przyjemniej będzie dostać obywatelom pieniądze tuż przed wyborami, prawda? No, jeśli tak jest, nie chcę w to wierzyć, panie redaktor, ale jeśli tak jest, to jest cyniczna gra polityczna, taką pewnością jutra obywateli i zdrowiem i życiem. Jeśli ktoś cynicznie zakłada, że za 2-3 tygodnie przed wyborami dostanie ktoś wsparcie i w ten sposób odwdzięczy się Andrzejowi Dudzie czy Prawu i Sprawiedliwości za takie hojne wsparcie, hojne w cudzysłowie, to naprawdę ja nie chcę żyć w takim państwie, gdzie takie rzeczy robi się po prostu cynicznie i politycznie. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że ta tarcza, którą wczoraj przedstawiał, oznacza ochronę dla pracowników przed zwolnieniami. Ja zastanawiam się, czy to chodzi tylko o pracowników pracujących na etatach, czy chodzi także na przykład o osoby na umowach cywilno-prawnych, na tak zwanych śmieciówkach. Panie pośle, gdyby pan jeszcze nam to mógł wyjaśnić, bo to są pytania, które często się powtarzają. No właśnie, wczoraj głosowaliśmy tak zwaną tarczę 2.0 i nie przypominam sobie, żebyśmy głosowali nad dobrymi rozwiązaniami, które tak samo traktują pracowników pracujących na umowy cywilnoprawne i pracowników zatrudnionych w tradycyjnej formie, czyli na podstawie kodeksu pracy. Mamy to wszystko postawione na głowie. Dlaczego nie może być tak, że to wsparcie, że ta pomoc nie jest prosta, szybka i hojna.
O to postulowała Lewica, bez zbędnej papierologii, bez tych wszystkich... No ale premier przekonuje, że to wszystko zostało bardzo mocno usprawnione i uproszczone, że w tej chwili wystarczy jedno oświadczenie, a nie wypełnianie miliarda papierków, jak to mieliśmy do tej pory, jak to było w przypadku pierwszej wersji tarczy. Panie redaktor, ja bardzo wspieram pana premiera Morawieckiego, żeby właśnie tak było. Tylko proszę mi powiedzieć, dlaczego od 4 tygodni pani redakcja, redakcje innych gazet czy telewizji pokazujecie dramatyczne historie rodzin, które straciły zatrudnienie, które nie mają pieniędzy, a nie pokazaliście jeszcze ani jednego przedsiębiorcy czy pracownika, który jest zadowolony, bo właśnie dostał wsparcie. Przecież nie ma tych historii. Od miesiąca ponad pokazujecie dramaty ludzkie, a nie macie materiału, bo nie macie tego materiału, żeby zrobić dobry program czy dobry artykuł o osobie, która powiedziała tak, straciłem pracę, ale państwo stanęło za mną, bo państwo jest silne, bo w momencie kryzysu państwo nie zawiodło. Nie widziałem takich artykułów. Dlaczego? Dlatego, że tej pomocy po prostu ciągle nie ma. Panie pośle, ale czy to nie jest tak też, że łatwo to się mówi z pozycji kanapy opozycyjnej, że jednak zawsze jest tak, że opozycja krytykuje, a rząd musi drapać się w głowę i zastanawiać, skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Że to jest zawsze trochę taka nieuczciwa walka. Nie, to nie jest łatwe. To wszystko, co dzisiaj też przechodzimy jako Polacy, ale też jako parlamentarzyści, jest bardzo trudne i ostatnią rzeczą, o której przynajmniej Lewica myśli, to jest wbijanie szpilek w rząd tylko po to, żeby móc sobie podreperować czy wzrosnąć w sondażach. Lewica i inne siły opozycyjne dzień i noc pokazują swoje rozwiązania. Przyznaję, niektóre rozwiązania są traktowane po mniej macoszemu niż przez rząd, niż zazwyczaj. Ale naprawdę, to nie jest czas na to, żeby się walić po głowach apolitycznymi argumentami, tylko opozycja, pani redaktor, też jest po to, żeby pokazywać dramaty ludzkie, żeby wskazywać drogę. To nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś kamień filozoficzny i pozjadało wszystkie rozumy i wie, gdzie są problemy. Do mojego biura poselskiego, tak jak do biur poselskich innych posłów i posłanek Lewicy, codziennie dzwonią telefony, ludzie piszą maile z tymi absurdami, z którymi się mierzą. Nie wiedzą, czy piszą do mnie studenci, musieli wrócić do domów, ciągle wynajmują mieszkania. Co z nimi? Dlaczego się nimi nie zajmujemy? Piszą do mnie maturzyści. Od początku tygodnia codziennie na moim profilu facebookowym występuje maturzysta bądź maturzystka, zatroskani o swoją przyszłość. Piszą rodzice ośmioklasistów. Co z nimi? Ja rozumiem, że w państwie objętym kryzysem nie wszystko od razu działa, nie wszystko od razu można było przewidzieć. To jest normalne i nikt tego nie krytykuje. Tylko jeśli któryś z kolei tydzień mamy sytuację, w której maturzyści zatroskani nie wiedzą, co z nimi, to znaczy, że opozycja musi bić na alarm i musi być jak gęsi kapitolińskie, które podnoszą te problemy. Panie pośle, czy do posłów Lewicy, czy do klubu Lewicy przyszli już posłańcy w postaci Jarosława Gowina lub też posła Kamila Bortniczuka, żeby przekonywać do konieczności zmiany konstytucji w sprawie wydłużenia kadencji prezydenta? Oficjalnych oczywiście wizyt nie było. Ja spotkałem kilka dni temu na korytarzu pana premiera Gowina, który przekonywał mnie do tego, że zmiana konstytucji jest konieczna i to majstrowanie przy konstytucji, głównie przy kadencji prezydenta, wybawi nas ze wszystkich problemów. Ale ja panu premierowi Gowinowi powiedziałem wprost, Lewica nigdy nie zgodzi się na majstrowanie przy konstytucji. Panie redaktor, konstytucję przyjmowaliśmy i na dobre czasy, i na złe czasy. I dzisiaj mamy złe czasy. I konstytucja daje nam bezpieczeństwo w postaci możliwości wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. To ucięłoby wszystkie spekulacje, głupią, niepotrzebną gadaninę. Będą wybory, nie będą. Kiedy, po co, jak? No dobrze, tylko jesteśmy w pacie, panie pośle, bo wy mówicie, nie poprzemy zmiany konstytucji, a Prawo i Sprawiedliwość mówi, nie wprowadzimy stanu klęski żywiołowej. Koniec, kropka. No i tak sobie będziemy przerzucać się tymi argumentami. No. Tylko co dalej? Szkoda, że będziemy się przerzucać, dlatego że, ale to dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość trzyma wszystkie sznurki i wszystkie lejce i to od nich dzisiaj wszystko zależy. To oni dzisiaj ponoszą główną odpowiedzialność za to, jak wygląda nasza polityczna i społeczna rzeczywistość.
Opozycja, lewica mówi jednoznacznie. Nie ma grzebania przy konstytucji, nie ma incydentalnych wrzutek i otwierania tej puszki Pandory, tak? Bo jeśli otworzymy dzisiaj tę puszkę i powiemy, okej, dobra, przedłużamy kadencję prezydenta o 2 lata i wybieramy go tylko raz. Za chwilę, za miesiąc, za pół roku ktoś powie, a może zmniejszmy liczbę posłów, a może zwiększymy liczbę posłów, a może wydłużmy kadencję parlamentu o 10 lat. Dlaczego? Można? Można, bo przecież daliśmy już precedens. Nie, konstytucja jest jak kamień, na którym opiera się całe funkcjonowanie państwa. I konstytucja daje nam narzędzie do tego, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej. O tym mówią wszystkie siły opozycyjne, wszystkie ręce na pokład teraz w pracy przy zwalczaniu epidemii, a wybory one już tak są przegrane. Dzisiaj tak już mamy, dla wszystkich są przegrane. To będą pseudowybory, to jest pseudokampania. Niestety, ale mandat tak wybranego prezydenta będzie kwestionowany i to będzie taka skaza dla kogokolwiek, kto będzie wybrany na prezydenta, że został wybrany prezydentem w niejasny sposób i w sposób, gdzie pojawia się, czy w okolicznościach, wokół których pojawia się bardzo wiele znaków zapytania. Panie pośle, mówi pan, wybory i tak są przegrane. No nie dziwię się, bo w naszym dzisiejszym sondażu Super Ekspresu Robert Biedroń ma 6,7% poparcia. Malutko. No tak, no mamy też dzisiaj inny sondaż, jest na 4. miejscu, więc dzisiaj robienie sondaży z całym szacunkiem, ale w momencie, kiedy ludzie myślą naprawdę o czymś innym, dzisiaj ludzie naprawdę myślą o tym, że właśnie tracą pracę, że nie ma jasnej polityki edukacyjnej co do zorganizowania matur. Nie wiedzą, czy ich firma przetrwa, czy nie. Jeśli ktoś do nich dzwoni z sondażowni i pyta o wybory, to przez ludzi przemawia złość. A wie pani, co będzie dalej? Będzie bunt, bo w polskim społeczeństwie narasta bunt przeciwko tej sytuacji. Więc robienie sondaży dzisiaj, jakby komentowanie tego wszystkiego, no komuś rośnie, komuś spada, za chwilę komuś znowu urośnie. No Robert Biedroń jest drugim najbardziej popularnym politykiem opozycyjnym według wczorajszego sondażu. No wszystko super, ale no jakby to dzisiaj nie zajmuje Polaków. Ja zresztą mówiłem na mównicy sejmowej w poniedziałek. Dzisiaj władza, zamiast liczyć karty wyborcze, powinna policzyć tych wszystkich Polaków, którzy stracili pracę i którzy dzisiaj martwią się o swoje jutro. Panie pośle, pan powiedział jedną ważną rzecz. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chciałabym ten wątek przez chwilę kontynuować. Mówi pan, w społeczeństwie narasta bunt i będzie bunt. Tylko pytanie, jaki bunt i jak on będzie się spełniał? No bo na ulicę przecież ludzie nie wyjdą, demonstracji nie zrobią, bo im teraz nie wolno, prawda? No więc jaki bunt? No, nie, oczywiście mamy dzisiaj ograniczenia i Polacy całkiem karnie stosują się do tych obostrzeń i bardzo dobrze, bo wszyscy musimy dbać o wspólnotę i o siebie. Ale panie redaktor, to z tygodnia na tydzień, widzimy to na południu Włoch. Już ludzie mają naprawdę dość i wychodzą na ulicę i zaczynają żądać na przykład od sklepikarzy wydawania towarów za darmo, bo taka jest dynamika społeczna. Dzisiaj wszyscy jesteśmy przestraszeni, ale co z tygodnia na tydzień jesteśmy coraz bardziej wkurzeni, można powiedzieć, i zdenerwowani na sytuację, w której no, niewiele się zmienia. Więc tak jak mówię, no, mieliśmy bezsensowną, naprawdę absurdalną poniedziałkową debatę o prawie wyborczym. Cały dzień spędziliśmy nad debatowaniem o wyborach. Przyjmowaliśmy ustawę, oczywiście lewica była przeciwko, przyjęliśmy ustawę, poprzez którą Poczta Polska ma dostarczyć 30 milionów kart do głosowania do naszych skrzynek, ale na razie, panie redaktor, to Poczta Polska roznosi miliony innych listów, wezwań do zapłaty. Tak, ja dostałam po 3 tygodniach ostatnio list od momentu wysłania, także pozdrawiam Pocztę Polską. No właśnie, więc Poczta Polska głównie dzisiaj zajmuje się przesyłaniem wypowiedzeń z pracy, a nie kart wyborczych. Ja nie wiem, czy pani redaktor widziała, już w internecie jest setki zdjęć, gdzie ludzie pokazują, w jakim stanie są skrzynki pocztowe w wielu klatkach schodowych. Więc to będzie parodia wyborów. Będziemy mieli, kiedyś mieliśmy takie wybory czekoladopodobne, to dzisiaj będziemy mieć wybory wyboropodobne. No niestety. A mówi się coś o tym w kuluarach sejmowych, na kiedy marszałek Witek przesunie wybory? No bo wiemy, że to nie będzie 10 dzień maja prawdopodobnie, tylko 17 albo chwilę później. Pojawiają się jakieś terminy?
Mówi się głównie o 17 maja, bo to jest ten termin dopuszczalny przez konstytucję, tylko znowu, no jako prawnik po prostu no, muszę rwać włosy z głowy, bo jakże można traktować ten przepis konstytucji, który mówi, że to jest czynność jednorazowa dla marszałka Sejmu wyznaczenia daty wyborów. Dzisiaj mówi się o tym, że pani marszałek znowelizuje swoje postanowienie. No to jest w państwie PiS można wszystko. Ja naprawdę, ja już tu mówiłem wcześniej, zamiast robić te wybory korespondencyjne, zróbmy wybory poprzez SMS-y albo linię 0700. To będzie miało taki sam wymiar i taką samą wagę. Panie pośle, tak a propos tego, o czym pan mówi, że powinniśmy walczyć z epidemią, na tym się skupić, a nie wiem, czy pan wie, pewnie pan wie, że w przyszłym tygodniu zajmie się pan jako poseł całkowitym zakazem aborcji, karami za edukację seksualną i dopuszczeniem do polowań dzieci, bo takie projekty ustaw znalazły się w porządku obrad w przyszłym tygodniu. No i co? No właśnie, widać, jakie priorytety ma ta władza. Cały poniedziałek zmarnowaliśmy na głupią dyskusję o wyborach. To w przyszłym tygodniu, zamiast robić tarczę 3.0 albo 10.0, albo wreszcie uruchomić porządny program, albo przyjąć świadczenie kryzysowe, tak jak dla każdego bezrobotnego, jak proponuje Lewica, to my się będziemy zajmować czym? Wojną ideologiczną i wojną światopoglądową. Ale wie pani, panie redaktor, to jest też tak, że w czasach... Ale wie pan, teraz czarnego protestu nie będzie. Kobiety nie wyjdą na ulicę, nie będzie tego, czego przestraszył się prezes Jarosław Kaczyński w 2000, o ile się nie mylę, 16 albo 16 no, roku. Ja wierzę w siłę kobiet i w siłę społeczeństwa obywatelskiego, ale to jest też tak, że w czasach złych budzą się demony i to właśnie w tych złych czasach próbuje się przepchnąć i to też widać w innych krajach, próbuje się przepchnąć złe rozwiązania ze względu na ochronę praw człowieka, uwagi na prawa człowieka czy wolności obywatelskie. No to jest kpina. Było pół roku na debatowanie tych projektów, nie zawracano sobie nimi głowy, tylko wrzucono je w przyszłym tygodniu wtedy, kiedy Polacy są zajęci czymś innym, kiedy Polacy naprawdę mają, to są ostatnie rzeczy, o których myślą Polacy prawdopodobnie dzisiaj, przerywanie ciąży czy zakaz edukacji seksualnej. No Kaczyński wie, jak dzielić społeczeństwo, jak odciągać opinię publiczną od prawdziwych problemów, bo jeśli nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów dotyczących bezrobocia czy upadających firm, to co robią? Robią wrzutkę, żeby się politycy pokłócili, żeby się społeczeństwo znowu podzieliło, a Kaczyński będzie siedział na tylnym siedzeniu i będzie ciągle zacierał ręce. Panie pośle, na sam koniec jeszcze pytanie do pana jako do prawnika. Też w dobie koronawirusa temat zupełnie zapomniany, czyli kwestia wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Wczoraj mieliśmy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Mówiąc krótko, według europejskich sędziów ta izba nie ma prawa działać. No i mieli rację. Sędziowie powiedzieli to, co o czym mówi opozycja i mówi każdy przytomny prawnik od wielu lat. Powołanie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym jest sytuacją bezprecedensową, ponieważ ci sędziowie nie są sędziami, a ta izba nie jest sądem. I śmieszą mnie naprawdę, bo już naprawdę nie oburzają, tylko śmieszą mnie te buńczuczne zapowiedzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pana premiera Morawieckiego, że oni to orzeczenie odeślą do Trybunału Konstytucyjnego. No, pierwsze słyszę jako wykładowca akademicki i w miarę doświadczony prawnik, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości zaskarża się do Trybunału Konstytucyjnego. Ale panie redaktor, to jest tak, to będzie jak zwykle. Tak jak było w przypadku Puszczy Białowieskiej. Były buńczuczne zapowiedzi, była szabelka, prawda, ta polska i ta szarża beznadziejna, ale koniec końców rząd będzie musiał wycofać się z tych przepisów, bo jeśli nie, to grożą nam wielomilionowe kary. Kto zapłaci każdego za dnia. Te kary? To każdego dnia. I to każdego dnia. Kto zapłaci za tę karę? Pan minister Ziobro, pan minister Kantak, pan premier Morawiecki? Nie. To my zapłacimy te miliony, a te miliony są dzisiaj potrzebne na walkę z pandemią i na wsparcie osób tracących pracę. Panie pośle, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dużo zdrowia. Dziękuję. Dużo zdrowia i do zobaczenia. Mimo wszystko. Na żywo właśnie, może już w lepszych czasach, miejmy nadzieję. Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy, był państwa gościem w Ekspresie Biedrzyckiej. I pozdrawiam państwa, pozdrawiam naszych widzów, którzy jak codziennie dołączają do nas z każdą minutą, jest państwa coraz więcej. Witam wszystkich, bo nie dam rady każdego osobno, więc witam wszystkich razem. Przypominam dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli, najświeższe dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Mamy 5205 zakażonych osób, to jest 357 osób więcej niż wczoraj. Zgonów 159, 30 więcej niż wczoraj. I wyzdrowiałych to przynajmniej jedna dobra informacja, 222 osoby.
w ciągu ostatnich 24 godzin wyzdrowiało 31 osób. Miejmy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Teraz przenosimy się ponownie do redakcji Super Ekspresu, gdzie czeka na Państwa Monika Tumińska z działu Gwiazdy. Dzień dobry, o matko. A co ty Dzień masz dobry. Na sobie, kochana? No moja droga, tyle razy byłam u ciebie już w programie, że zabrakło mi stylówek. Koronawirus jest, słuchaj, wszystkie Mogłaś sklepy są zamknięte. Wszystkie sklepy są zamknięte, nie miałam co na siebie złożyć, więc tak obudziłam się rano, patrzę, taka ładna poduszka leży na łóżku, to postanowiłam się w nią ubrać. Nie, a tak na serio, czy powiedzmy znaczy, ładne serio. Ładne we wszystkim ładnie, no wiesz, więc jakby poduszka też jest okej. Okay. Ale słuchaj, tym samym rzucam ci wyzwanie, mam nadzieję, że ty tak jutro się zaprezentujesz, a przynajmniej na swoim Instagramie. Obawiam się, że niestety nasi widzowie mogliby tego nie przeżyć. No wiesz co, ja podejrzewam, że ewentualnie mogliby dostać zawał serca na twój widok, no więc... No właśnie, pytanie... o tym mówię! No dobrze, ale to jakaś nowa internetowa akcja, jak rozumiem, tak? Tak, chodzi o to, że ten trend rozpowszechniła szwedzka influencerka Firo. Zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie właśnie w poduszce z takim, wiesz, podpisem Outfit of the Day i po prostu ten pomysł tak się spodobał, że wszystkie influencerki poszły w jej ślady. No i nasze gwiazdy. Ten trend dotarł też do Polski. I tutaj jakby zapoczątkowała go Doda, co by nie było, jak zwykle. No i nasze gwiazdy, tak jak widzimy tutaj na zdjęciach, Joanna Koroniewska teraz w paseczku, właśnie w poduszce. I tutaj na przykład Maja Sableska wybrała na przykład pościel, bo tutaj jakby, jeżeli chodzi o dowolność, jest jakby O matko, szpagaty jakieś widzę też tutaj. Może to dla ciebie, Kama. Co, spróbujesz? Nie. Ja mam zakwasy. Ja chyba też nie. Ale dlaczego poduszka? Bo ja nie rozumiem. O właśnie, o co chodzi? O co chodzi? No słuchajcie. Sytuacja wygląda tak, że wybieramy poduszkę. Wiadomo, żeby była dobrych rozmiarów, żeby była odpowiednia, żeby zasłaniała nasze, że tak powiem, proporcje, gabaryty. No i co najważniejsze, może pozwolę sobie stać. Ważne jest to, żeby w pasie pojawił się pasek. Słuchaj, rośnie nam, stój tak, bo rośnie liczba widzów, kochana, także... Oczywiście, ale posłuchaj, o to chodzi, żeby ten pasek najlepiej był markowy. No, ja takiego powiedzmy, że ze względu na reklamę nie nałożyłam, więc złożyłam zwykły pasek. Do tego nakładamy szpileczki i torebeczkę. I wtedy takie zdjęcie zamieszczamy na Instagramie z hashtagiem, co najważniejsze, Pillow Challenge. No i wtedy po prostu... Internet jest nasz, dostajemy jak najwięcej lajków, no i to jest takie wyzwanie, tak? No ja to zrobiłam, to teraz zrobisz to ty, więc ja postanowiłam przyjąć to wyzwanie, dlatego... Nasi widzowie piszą, ładnie wygląda, tylko ta poduszka przeszkadza. Aha, no muszę powiedzieć, że no niestety mam pod spodem bluzkę, więc bardziej w domu gwiazdy sobie pozwalają na nieposiadanie nic pod spodem. Wiesz co, ja znana jestem ze swojego dystansu do celebryckiej rzeczywistości, więc skwituję to krótko, że jednak ludziom się nudzi na kwarantannie chyba, co? No nudzi się. No właśnie, bez wątpienia. Mam nadzieję, że nie pijesz dzisiaj do mnie. Nie, absolutnie nie. Ciebie ja celebrytką bym pracuję. Nie nazwała, dokładnie tak. Monika, jeszcze jedna informacja dotycząca ulubionego detektywa wszystkich Polaków, czyli pana Krzysztofa Rutkowskiego. No właśnie, chyba... Śledzi testy tym razem, tak? Czy co on robi właściwie? Wiesz co, no właśnie po pierwsze nie wiem, co on by na to powiedział, jakby mnie zobaczył w tej poduszce, że rozmawiam właśnie w takim poważnym temacie, no bo Krzysztof... Znaczy sytuacja zaczęła się od tego. Krzysztof w poniedziałek miał swoje 60. urodziny. Zadzwoniłam do niego z życzeniami, robiliśmy na ten temat materiał. I Krzysiu powiedział, że z okazji swoich 60. urodzin postanowił sobie zrobić testy na koronawirusa. Pojechał do jednego ze szpitali w Łodzi. No i opisywał mi całą sytuację, że oczywiście przed szpitalem pojawił się namiot, że wszedł do tego namiotu. Tutaj właśnie widzimy zdjęcia, które mi wysłał. Wszedł do tego namiotu, zostały mu zrobione badania, wcześniej lekarz zmierzył mu temperaturę. No zrobił to profilaktycznie, ponieważ no jakoś tak w marcu, chwilę przed tym jak zostały wstrzymane loty, chyba dzień wcześniej, z tego co dobrze pamiętam, wrócił do Polski z Grecji. Był tam ze swoją żoną Mają i załatwiali jakieś biznesowe sprawy, więc stwierdził, że przez te ponad 2 tygodnie spędził w domu, więc teraz mógł bezpiecznie wyjść, no i zrobić sobie te testy. No i z tego co mi powiedział, zadzwonił do mnie wieczorem, powiedział, że testy otrzymał i na szczęście test był ujemny, więc Krzysztof może dalej pracować, bo jak zapewnia, no nie ma zamiaru rezygnować z pracy, cały czas zatrudnia, czy cały czas pracuje z tymi samymi ludźmi, których zatrudnia, ma ich około 10 osób na etatach,
zapewnił ich, że jak na razie żadnych obniżek pensji nie szykuje. Tak, że zwolnień też nie. Więc dobrze, może dalej rozwikływać te wszystkie swoje zagadki i ścigać, że tak powiem, przestępców. Bardzo dziękuję. Podobno trochę tych przestępców jest i tych trochę, znaczy jakby przestępstw na koronawirusa, ludzie tam wymyślają różne historie. Ale to może na inny odcinek. To na inny odcinek zdecydowanie, trzymasz rękę na pulsie. Jak zwykle Monika Tumińska, dział Gwiazdy Super Ekspresu, rozbiła bank dzisiaj, moi drodzy. Nic lepszego pamiętaj, nie zobaczycie. Pamiętaj, jutro jesteś ty. Nie. Dziękuję bardzo, Monika. Cześć, do zobaczenia. Pozdrawiam, do zobaczenia. To była Monika Tumińska, informacje ze świata show biznesu polskiego. A teraz, moi drodzy, pora, o ile się nie mylę, Michał, dobrze mówię, zwracam się do wydawcy, pora na hotplotę? Na hotplotę. Pora na hotplotę, zapraszamy. Sporo się dzieje, więc zaczynajmy. Lady Gaga zebrała aż 35 milionów dolarów na walkę z pandemią. Artystka ogłosiła też wielki charytatywny koncert, który ma umilić nam wszystkim okres kwarantanny. W nocy z 18 na 19 kwietnia, dokładnie o północy polskiego czasu, wystartuje niezwykłe darmowe wydarzenie z udziałem kilkunastu gwiazd, w tym Andrei Bocellego, Billie Eilish, Idrisa Elbe, Chrisa Martina, Davida Beckhama, Johna Legenda, Lizzo, Paula McCartneya i Stevie'ego Wondera. Koncert będzie wyjątkowy nie tylko dlatego, że odbędzie się online, ale także dlatego, że jak podkreśla Lady Gaga, nie będą w czasie jego trwania zbierane żadne pieniądze. Widzowie po prostu mają odłożyć portfele i się wyluzować. Swój portfel wyłożył za to na stół Jack Dorsey. Współzałożyciel Twittera przekazał na walkę z pandemią koronawirusa aż miliard dolarów. Jak sam przyznał, oczywiście na Twitterze, to ponad 1/4 jego majątku. Pandemia skłania nie tylko do wielkich gestów, ale czasem także zaskakujących decyzji. Demi Moore i Bruce Willis kwarantannę spędzają wspólnie. Para rozwiodła się 20 lat temu po 13 latach związku. Mają razem 3 córki i postanowili ten czas wykorzystać do zacieśniania rodzinnych więzi. Ta decyzja jest o tyle szokująca, że Bruce jest żonaty z inną kobietą i ma z nią 2 młodsze córki. Jej komentarz do całej sytuacji można znaleźć na hotplota.pl. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała za to ślubne plany Jennifer Lopez. Artystka przyznała w rozmowie ze słynną dziennikarką Ellen DeGeneres, że właśnie mniej więcej teraz miała wychodzić za mąż za Alexa Rodriguez'a. Biała suknia będzie jednak musiała zaczekać w szafie. Zapytam co, mojego wydawcę, bo mieliśmy się łączyć w tej chwili z ekonomistą Markiem Zuberem, ale chyba mamy jakiś kłopot związany z przepustowością internetu, więc już za chwilę profesor Krzysztof Konarzewski, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i członek Państwowej Akademii Nauk. Będziemy rozmawiali na temat tego, co czeka naszych maturzystów, naszych ósmoklasistów w najbliższych dniach. Jak wiemy, maturzyści buntują się bardzo mocno wobec tego, że mają pisać matury w terminie, boją się przychodzić do szkół, bo wiadomo, że zdalnie nie da się tych egzaminów napisać.
pisać. Część rodziców, w tym osób publicznych, mówi o tym, że po prostu ich dzieci na maturę nie przyjdą zwyczajnie, bo boją się o swoje życie i o swoje zdrowie. Na temat organizacji, a właściwie dezorganizacji polskiego systemu edukacji w dobie epidemii koronawirusa za chwilę porozmawiamy z moim gościem, a ja tymczasem jeszcze przypomnę Państwu najnowsze statystyki dotyczące liczby zakażonych i ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce. Mamy 5205 osób zakażonych koronawirusem i niestety już 159 zgonów. Te liczby z dnia na dzień są niestety coraz wyższe i na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało się to w najbliższym czasie zmienić. I teraz tak jak już obiecałam, specjalnie dla Państwa i specjalnie dla naszych młodszych widzów zapraszamy ósmoklasistów, zapraszamy maturzystów. Teraz słów kilka o Waszej przyszłości. Profesor Krzysztof Konarzewski, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Państwowa Akademia Nauk. Dzień dobry Panie Profesorze, słyszymy się? Dzień dobry Pani. Tak, słychać? Słychać wszystko w porządku, ja słyszę Pana doskonale. Tak jest. Super. Panie profesorze, w jakiej sytuacji dziś znajdują się polscy uczniowie? Mam oczywiście na myśli szczególnie tych, którzy czekają na decyzję w sprawie egzaminów. Czy to ósmoklasisty, czy egzaminu dojrzałości? No, sytuacja jest rozpaczliwa, ale też trudno szukać winnego. Ja rozumiem, że minister edukacji zwleka, bo ciągle nie wie, jak sytuacja się będzie rozwijać. Zdaje się, że obiecał dziś czy jutro decyzję w sprawie matur. Dziś. Aha, ale jeszcze jej nie ma, prawda? Jeszcze nie. Nie ma jeszcze tej decyzji. Jeszcze nie ma tej decyzji. Wkrótce też prawie sprawdzianu, czyli egzaminu ósmoklasisty. No, można tylko bardzo współczuć tym przyszłym egzaminowanym, że żyją w takiej niepewności, no, ale zdaje się, że dobrego wyjścia nie ma. Panie profesorze, ale jestem bardzo zaskoczona tym, że mówi pan o tym, że rozumie pan ministra edukacji, który zwleka. No ja szczerze mówiąc nie rozumiem, dlatego że egzaminy ósmoklasistów miałyby się odbyć pod koniec kwietnia, a matury, o ile się nie mylę, wystartować 4 maja. Więc zwlekanie jest, przepraszam, do czego? No wiadomo, że sytuacja nie poprawi się przez najbliższe 2 tygodnie. No, nikt nie wie, jak się sytuacja rozwinie. Te modele... Nie, no to wiadomo. Eksperci mówią, że przez najbliższych 2 tygodnie nie ma szans, żeby było lepiej po prostu. No więc podejmijmy może jakieś decyzje. No, zgadzam się, jeżeli nie ma szans. Znaczy, moim zdaniem nie ma szans, żeby zrobić egzamin ósmoklasisty. To chyba, to spokojnie można było już dawno ogłosić. Zwłaszcza, że ten egzamin nie jest taki kluczowy z punktu widzenia karier młodych ludzi, naboru. To można wszystko zrobić później. Mamy w tej chwili bardzo sprawne mechanizmy alokacji młodych ludzi do różnych szkół średnich. To się nauczyliśmy się przez wiele lat, jak to robić, więc to można by zrobić i w sierpniu, więc nie ma wielkiego problemu. Dużo trudniej jest zdecydować w sprawie matury. To tam stawką jest rekrutacja na studia, ale i to dałoby się rozwiązać. Więc ja chyba myślę, że rzeczywiście pani, znaczy ja rozumiem ministra, ale rozumiem też pani punkt widzenia. Rzeczywiście do początków maja no, epidemia nie cofnie się, najprawdopodobniej się nie cofnie. Panie profesorze, to jak to zorganizować w takim razie? To może po prostu zrezygnować w tym roku w ogóle z egzaminu dojrzałości i niech decydują jakieś inne czynniki, jeśli chodzi o studia. To byłoby bardzo trudne. Znaczy, przede wszystkim nie ma prawnej takiej możliwości. To musiałby być przyjęty stan nadzwyczajny, bo nie ma takiej siły w Polsce, żeby powiedzieć, dobra, w tym roku nie będzie matury. Tak, to znaczy rząd tego nie może zrobić. Nie mówiąc już o tym, że tego nie może zrobić Centralna Komisja Egzaminacyjna. No czyli co można zrobić? Jakie mamy scenariusze, panie profesorze? No, można czekać. Matura mogłaby się odbyć w lipcu, dlaczego nie? Albo w sierpniu, to jest też możliwe. Rok akademicki zaczyna się we wrześniu, więc wszyscy by zdążyli. To prawda, że mamy zniszczone wakacje, no ale i tak wszyscy to, mamy to nie jest najgorszy koszt.
prawda? To nie jest największy koszt tej epidemii. Więc moim zdaniem to nie jest sytuacja, z której no, nie można było wyjść. I w istocie to, że minister nie podejmuje decyzji, to ja to rozumiem, ale to, że się nie dzieli tymi scenariuszami i nie mówi, ku jakiej wersji się skłania, no to mnie trochę dziwi, bo to on powinien się po prostu komunikować ze społeczeństwem, a dokładnie z tymi ludźmi, młodymi ludźmi, którzy czekają na egzamin, no z taką otwartością, jak to robi pan Szumowski, a nie gdzieś tam cedzić jakieś komunikaty niejasne i mówić czekajcie. Może po prostu nie wie, co robić, no. No, to go nie może usprawiedliwić, bo jego wynagrodzenie jest dlatego wypłacane, żeby właśnie wiedział, co robić i nawet może nie najlepsza decyzja jest lepsza niż brak decyzji. Panie profesorze, a rozumie pan tych maturzystów, którzy w tej chwili rozpoczęli taką bardzo szeroko zakrojoną akcję w internecie o tym, żeby dotyczącą tego, żeby te matury przełożyć, żeby nie musieli teraz tych egzaminów zdawać, bo po prostu zwyczajnie boją się o swoje zdrowie i o swoje życie. Nie no, to, wie pani, to żeby zrobić maturę w tam drugiego, czy kiedy ona miała być, 4 maja. Czy 3 maja, w takiej normalnej wersji, jak zawsze przychodzą młodzi ludzie, siadają w sali gimnastycznej przy stolikach i piszą, to w ogóle w grę nie wchodzi. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wycofa się z wyborów prezydenckich, a to dla nich jest dużo ważniejsze niż jakaś tam matura, no to oczywiście nie jest możliwe, żeby przeprowadzić maturę w tym normalnym trybie. Z kolei w innym trybie matury się nie da przeprowadzić ze względu na regulacje przyjęte przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które też nie są wymysłem tej komisji, tylko są ugruntowane w prawie. Nie można tu eksperymentować. Więc przesunięcie egzaminu maturalnego jest absolutnie pewne, tylko nie wiadomo, no, czy to będzie w na przykład środek czerwca, czy to będzie w środek lipca. To tylko tyle. A jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasistów, powiedział pan, że to jest trochę mniej istotna sprawa niż matury. No tu, ale to też wymagałoby rozwiązań prawnych, ale wyobrażam sobie, że ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna, to można by rozważyć taki wariant, że w tym jednym roku rekrutacja do szkół średnich jest przeprowadzana na podstawie stopni, które uczeń zebrał w szkole, czyli świadectw szkolnych, i że nie jest potrzebne to zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. No, to wydaje mi się, no, to jest oczywiście uchylenie pewnych zasad, ale wydaje mi się, że ten koszt można by ponieść. Nie byłoby w tym jakiejś wielkiej niesprawiedliwości. Panie profesorze, jeszcze się zastanawiam nad jednym, no bo dzieciaki i młodzież, przepraszam, maturzystów, no, nie chodzą do szkoły już parę dobrych tygodni. Ja pamiętam, choć to 20 lat temu prawie było, ale jak się przygotowywałam do matury, no to niestety, być może wstyd się przyznać, ale jednak ja tak naprawdę się do niej przygotowywałam przez ostatnie miesiąc, półtora, być może przypominałam sobie materiał. To jest ten czas, kiedy dzieci do szkoły nie chodzą, kiedy młodzież do szkoły nie chodzi. Czy zdalnie, podczas zdalnych lekcji, da się w ogóle do takiego egzaminu przygotować? Maturzyści, jak ja pamiętam, pani pamięta, jak pamiętam dzieci, nie chodzili do szkoły przez, no nie wiem, 3 tygodnie przed maturą. Ja pamiętam, jeździłem z moją córką do lasu na długie wycieczki rowerowe, żeby się mniej denerwowała, co nie znaczy oczywiście, że się nie uczyła. Owszem, powtarzała materiał według swojego pomysłu, już nie korzystając z mądrości nauczycieli. No, w którymś momencie młody człowiek musi wreszcie zacząć uczyć się sam, bo tak naprawdę to tylko ten rodzaj wiedzy, który jest samodzielnie zdobyty, ma jakiś sens i się utrzymuje w pamięci. Więc to, że w tej chwili nie ma lekcji dla ostatniej klasy szkoły średniej, to nie jest żadne nieszczęście.
Tak, nawet myślę, że wielu z tych młodych ludzi sobie gratuluje, że właśnie nie trzeba przychodzić, nie trzeba wysłuchiwać tyrady, prawda, ze strony pani nauczycielki, tylko właśnie można, korzystając z internetu i książek, które się ma w domu, można się przygotować. Więc tu nie ma problemu. Natomiast problem jest oczywiście z ósmoklasistami, bo ci faktycznie mają do przerobienia określony materiał i te tam nawet miesiąc przed egzaminem, to może być coś takiego, co potem na egzaminie się pojawi. Historia o tym wspomina. Przecież kiedyś pojawiły się na egzaminie pytania gimnazjalne, wtedy pytania o dwie lektury, nauczyciele, których na ogół uczniowie nie znali, nauczyciele się tłumaczyli, że oni właśnie przeznaczyli na to dwa ostatnie miesiące. Mm-hmm. Była wielka afera. Panie profesorze, proszę, proszę. Tak, tak, więc po prostu myślę, że maturzystom to nie zaszkodzi, natomiast ósmoklasistom może, i to jest jeszcze jeden powód, że może rozważyć rezygnację w tym roku z tego egzaminu. Czekamy na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej. Panie profesorze, jeszcze na sam koniec, ja chciałabym, to ona tak dość katastroficzna być może jest to wizja, no ale jednak włoscy eksperci mówią o tym, że ten drugi rzut, brzydko mówiąc, epidemii koronawirusa ma potrwać nawet 8 miesięcy. I ja zastanawiam się nad tym, jak w ogóle będzie wyglądała pana zdaniem polska szkoła, jeżeli nam się nie uda z tą epidemią uporać do nowego roku szkolnego. Co my zrobimy? Będziemy się uczyć zdalnie? No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ja w ogóle jestem sceptykiem z natury i jak słyszę, zwłaszcza takie katastroficzne wizje, to myślę sobie, a może tak nie będzie. Natomiast to prawda, że polska edukacja wymaga zmian i że ten kryzys pokazał właśnie wszystkie jej niedostatki. Przede wszystkim to, że ona jest odwrócona tyłem do świata do technologii cyfrowej, że uczymy polskie dzieci tak jak 50 lat temu. A może nawet gorzej. To, co widziałem jedną lekcję w telewizji publicznej, ręce opadają, wszyscy atakują te panie nauczycielki, ale to nie jest ich wina. Tak działa polska szkoła. Polska szkoła opiera się na gadaniu ze strony nauczyciela. Wszyscy siedzą, a nauczyciel peroruje. Więc to oczywiście w zderzeniu z pandemią prowadzi do rozpaczliwych skutków i musimy sobie zdać sprawę z tego, że albo uruchomimy zasoby uczniów, albo zmotywujemy uczniów, żeby oni sami wzięli kwestię swojego wykształcenia w swoje ręce. Nauczymy ich, jak się uczyć. Będziemy im stawiać im problemy, zadawać im zagadki. Będziemy żyć, żeby samodzielnie w zespołach uczniowskich szukali rozwiązań. I wtedy z tego ciężkiego doświadczenia polska szkoła wyjdzie wzmocniona. No, tylko to niestety takie marzenia świętej głowy trochę mam wrażenie, panie profesorze, są, że to jednak byłaby rewolucja w systemie, na którą nikt się nie zdecyduje, bo wiadomo, że u nas trzeba się uczyć pod klucz do testu, a nie po to, żeby samodzielnie myśleć. No ale właśnie teraz widzimy, że to nie działa. Znaczy te miesiące to są miesiące stracone, bo ci młodzi ludzie niby patrzą na panią nauczycielkę w ekranie komputera, ale niczego się nie uczą przecież. No właśnie. Gdyby szkoła pracowała inaczej, gdyby dawała więcej swobody uczniom i więcej odpowiedzialności, to nie chodzenie do szkoły nie byłoby takim tragicznym wydarzeniem. Kto wie, nie spodziewałabym się, że od profesora usłyszę takie słowa, że może niechodzenie do szkoły wcale nie jest takie tragiczne. Ja chcę zakończyć tylko tym, że to nie jest tak, że szkoła czegoś uczy młodych ludzi. Młodzi ludzie uczą się czegoś w szkole. Główne pytanie jest takie, czy szkoła stwarza im możliwość do uczenia się. Szkoła nie jest czynnikiem sprawczym, szkoła jest tylko okazją do zdobywania wiedzy. I jak to zrozumiemy, to nasza szkoła wejdzie na nowy etap rozwoju i
I oby nam ta epidemia pomogła zrozumieć tę prostą prawdę. No właśnie, zamieńmy to złe w coś dobrego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Krzysztof Konarzewski, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Polska Akademia Nauk, państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję i wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Epidemia koronawirusa obnażyła problemy nie tylko w służbie zdrowia, nie tylko w polskim systemie edukacji, jak państwo wiedzą, ale także, a może przede wszystkim, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Prawo i Sprawiedliwość, premier Mateusz Morawiecki przekonywali przecież przez całe tygodnie i miesiące, że jeszcze takiego budżetu jak ten zaplanowany na 2020 rok nie było. Że po raz pierwszy jest zrównoważony, że jest historyczny, a szef Narodowego Banku Polskiego, choć wczoraj trochę tłumaczył się z tych słów, mówił o tym, że pieniędzy nie zabraknie na pomoc. No ale niestety okazało się, że według Jarosława Gowina, byłego już wicepremiera rządu Prawa i Sprawiedliwości, no nie wystarczy pieniędzy w budżecie na tyle, żeby móc wprowadzić stan klęski żywiołowej, bo oznaczałoby to rychłe bankructwo państwa. Więc jak to tak naprawdę jest? Czy my te pieniądze mamy, czy ich nie mamy? Czy ten budżet jest w dobrej kondycji, czy wprost przeciwnie? Czy ta tarcza antykryzysowa rzeczywiście jest z papieru, czy być może wczoraj dostała jakieś solidne fundamenty? Na ten temat już teraz z ekonomistą Markiem Zuberem, który mam nadzieję czeka na państwa już w samochodzie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy to tam dobry zasięg? Nic nam nie przeszkodzi? Tak? Dobrze, właśnie, cieszę bardzo, się. Bardzo dobry zasięg, wszystko jest w porządku. Cieszę się. Właśnie takie biuro dzisiaj mam. Cieszę się, jak tak, rzeczywiście. Te biura mobilne czasami się najlepiej sprawdzają w obecnych czasach. Słyszał pan to, o czym mówiłam. Od czego właściwie powinniśmy zacząć? Czy powinniśmy zacząć od kondycji polskiego budżetu i od tego, czy rzeczywiście on był taki historyczny, jak zapewniał rząd? Czy może jednak od tego, że tarcza antykryzysowa absolutnie do niczego się nie nadaje, jak twierdzi opozycja? Czy może wprost przeciwnie? Tak jak twierdzi premier Mateusz Morawiecki, wyciąga rękę do polskich przedsiębiorców i pomaga im w sposób realny. No to zacznijmy od tego budżetu w takim razie na 2020 rok. Jak pamiętamy, miał to być pierwszy budżet z zerowym deficytem, czyli dochody równe wydatkom, ale to była fikcja, nie ma co ukrywać. To wynikało po części z księgowych kombinacji, po części z jednorazowych sytuacji, jak na przykład transfer środków do OFE, tak na marginesie zobaczymy, czy on się dokona w tym roku z uwagi też na te całe problemy związane z pandemią. Więc na papierze wyglądało, że jest okej. Mateusz Morawiecki ogłosił, mamy zrównoważony budżet, natomiast no, oczywiście popełnił pierwszy kardynalny błąd. Nie można mówić, że mamy zrównoważony budżet do momentu, kiedy się nie skończy rok, który tego budżetu dotyczy. A oprócz księgowych kombinacji, oprócz jednorazowych rzeczy, najważniejszy problem, który ja widziałem i zresztą chyba nawet u pani w programie mówiliśmy o tym, pani Kamilo, to są założenia do budżetu. 3,7% wzrostu tyle miało być. Nie wierzyłem w to wtedy. Wydawało mi się, że będzie maksymalnie 2,5. No a dzisiaj mamy oczywiście sytuację zupełnie nadzwyczajną, bo czegoś takiego, co się dzieje, nie spodziewaliśmy się i oczywiście wszystkie te założenia, które robiliśmy jeszcze w grudniu czy w styczniu dotyczące wzrostu gospodarczego, nawet te pesymistyczne, czyli te 2,5, bo to wtedy były... Do kosza. To była wersja pesymistyczna. To już możemy wszystko do kosza wyrzucić. Więc ten budżet i tak moim zdaniem by się nie w 2020, ale rzeczywiście ten deficyt nie byłby jakiś dramatycznie wielki. Natomiast warto powiedzieć o tym, że mieliśmy fantastyczny okres te ostatnie 6 lat, nie tylko my, cała Europa Środkowo-Wschodnia, bardzo duży, bardzo dobry wzrost gospodarczy i myśmy jednak większość tych pieniędzy wydawali na bieżąco. Oczywiście to nie jest to, że ja się na przykład obrażam na program 500+, ale już program 500+ na pierwsze dziecko bez żadnego elementu dochodowego moim zdaniem był bez sensu, a to jest 20 kilka miliardów złotych w tym roku, które by się naprawdę przydały na inne cele, więc niestety to, co mówiliśmy przez ostatnie lata, spora grupa moich kolegów i ja, że nie można tak na lewo i na prawo tych pieniędzy wydawać, że trzeba sobie budować poduszkę, no to dzisiaj niestety taką sytuację mamy. Żebyśmy wiedzieli, o czym mówię, weźmy takie Czechy, nasz sąsiad z południa, który zmniejszył, jest taki wskaźnik, wartość długu w stosunku do wielkości gospodarki, czyli w stosunku do PKB w ciągu ostatnich 6 lat prawie o 10 punktów procentowych, my o 5. Gdybyśmy zmniejszyli także o 10, tak jak Czechy, to dzisiaj moglibyśmy się spokojnie zadłużyć o 100 miliardów złotych i bylibyśmy dopiero w tym miejscu, w którym jesteśmy. No to jest właśnie ta różnica. Panie Marku, jeszcze pytanie, które bardzo często się... Ale na pewno nie było tak, że budżet miał jakieś problemy. Jeszcze właśnie, a propos budżetu. Okej, no tutaj mieliśmy z jednej strony dość kreatywną księgowość, jak pan mówi, ale jednak no
też dobry czas za sobą i ten budżet no nie był w jakiejś fatalnej kondycji. No ale z drugiej strony teraz dostaliśmy komunikat od pana wicepremiera byłego Jarosława Gowina, że stanu klęski żywiołowej nie można wprowadzić, bo budżet tego nie wytrzyma i państwo zbankrutuje w ciągu maksymalnie 3 miesięcy. No i teraz ludzie zastanawiają się nad tym, czy ten budżet rzeczywiście był dobry i jest w tej chwili coś takiego się wydarzyło, rzeczywiście możemy zbankrutować, czy po prostu jest to jakaś totalna manipulacja argumentami i nic podobnego i wcale państwo by nie zbankrutowało. Czy jest pan w stanie to wytłumaczyć naszym widzom? Jak to jest możliwe? Ja nie wiem, czemu jeszcze wtedy wicepremier Gowin coś takiego powiedział. Mam wrażenie, że to cały czas jednak była dyskusja wokół tego, czy wybory mają być przeprowadzone, czy odłożone. Jeśli odłożone, to oczywiście stan klęski żywiołowej umożliwiałby taką decyzję, bo rzeczywiście my dzisiaj w kasie państwa mamy rezerwę na mniej więcej 5-6 tygodni, taką poduszkę, taką nadwyżkę środków, czyli w zasadzie głównie wynika to z tego, że pożyczyliśmy więcej niż potrzeby. Taki stan mamy od wielu, wielu lat. To nie jest coś, co się wydarzyło rok czy dwa lata temu. I gdyby rzeczywiście zatrzymały się wpływy do budżetu, czyli nie mamy żadnych wpływów z podatku PIT, CIT, VAT, akcyzy, no to wystarcza nam to na 5-6 miesięcy. To jest prawda. Ale oczywiście miesięcy czy tygodni? Bo wcześniej powiedział pan tygodni. Przepraszam, tygodnie. Oczywiście tygodni. Oczywiście tygodni. Na 5-6 tygodni. Ale oczywiście tak nie jest. Nawet w sytuacji, którą dzisiaj obserwujemy. Są przecież firmy, które funkcjonują. Są firmy, które będą płaciły podatek. Pamiętajmy, że ewentualne zwolnienia, przesunięcia dotyczą jednak w większości firm, nie wszystkich, ale w większości firm, które pokazały bardzo mocny spadek przychodów, no taki jest sens oczywiście udzielenia tej pomocy. Więc to nie jest tak, że nagle się wszystko zablokuje i my nie będziemy mieli żadnych wpływów do budżetu państwa, więc nie można dzisiaj mówić, że oto mamy pieniądze na 5-6 miesięcy, a potem już ich zabraknie. No znaczy, i to było kompletnie nieodpowiedzialne po prostu ze strony Jarosława Gowina, powiedzenie czegoś takiego. Premier Gowin raczej takich rzeczy nie mówi, więc sam jestem ciekaw, czemu to powiedział. Natomiast jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, to jest kwestia tego stanu klęski żywiołowej. Otóż to nie jest też tak, że w sytuacji, kiedy taką klęskę, bo nawet nie chodzi o samą ustawę o klęsce żywiołowej, tylko o drugą ustawę, która mówi, co państwo ma dać tym, którzy stracili na klęsce żywiołowej, ale to nie jest tak, że państwo pokrywa zyski czy obroty stracone w związku z tym, że mamy klęskę żywiołową. Jeżeli już, to mówimy tutaj o tym, co wynika z decyzji państwa, ale też nie musi to od razu dotyczyć utraconych przychodów, tylko na przykład kosztów związanych z tą decyzją poniesionych przez przedsiębiorców. To nie jest wcale takie proste. Ja oceniam, że te koszty związane, takie realne koszty związane z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej w Polsce dla budżetu wynikające z tej ustawy o rekompensowaniu strat, to jest góra 2 do 4 miliardy złotych miesięcznie. To umówmy się, to nie jest kwota, która zabije polski budżet, więc ja, tak jak powiedziałem, nie za bardzo rozumiem tej wypowiedzi. Ale bardzo ciekawa rzecz też, pani Kamilo, to jest to, o czym pani przed chwilą powiedziała, czyli tarcza. Ta pierwsza i oczywiście ten nazewnictwo, kocha panie siami tarcza 1.0, tarcza 1.1, tarcza 2.0, no ale już zostawmy to nazewnictwo. Ta pierwsza część, która dotyczy głównie dopłat dla pracowników, to jest zdecydowanie za mało. W ramach tych pracowników nie jest źle, chociaż pamiętajmy o tym, że tam się pojawiają takie kwiatki w stylu odniesienie do przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 roku, a to przeciętne wynagrodzenie poznamy dopiero w połowie maja, więc wtedy dopiero będą możliwe wypłaty dla sporej części przedsiębiorstw. Ale na pewno ta część dotycząca przedsiębiorczości przede wszystkim, czyli ratowania tego, że one nie mają dzisiaj pieniędzy, bo się załamały w niektórych przypadkach wręcz te przychody, była absolutnie niewystarczająca. No i wczoraj pojawia się ten nowy pomysł, 100 miliardów złotych, 5 tygodni spóźniony. Szwajcaria na przykład już realizuje ten program. My go zaczniemy realizować dopiero za kilka tygodni przynajmniej, z tego co mówił wczoraj prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, czy który ma być głównym operatorem tego programu. Programu polegającego na rzeczywiście dawaniu pieniędzy w postaci kredytów polskim przedsiębiorstwom i to jest rzeczywiście bardzo potrzebne. Program warty 100 miliardów złotych, ale pieniądze na ten program i to jest też to, o co pani pytała pani Kamilo, to nie jest coś, co my mamy zgromadzone na kupce, tylko musieli te pieniądze pożyczyć. No a takim pośrednikiem tego pożyczenia, jeżeli można tak powiedzieć, a to nie jest też tak do końca precyzyjne, będzie Narodowy Bank Polski, który po prostu wydrukuje bardzo dużo złotych w tym roku, także po to, żeby to pożyczenie było łatwiejsze, to znaczy, żeby z jednej strony tych środków było więcej, a z drugiej strony, żeby nie doprowadzić do załamania cen polskich obligacji, skoro tak dużo ich się pojawi. Formalnie nie będą to obligacje rządowe, będą to obligacje emitowane
czyli forma pożyczki emitowane przez Polski Fundusz Rozwoju, no ale one będą miały gwarancję państwa. No dobrze, panie Marku, ale czy pana zdaniem te rozwiązania zaproponowane przez rząd wczoraj są wystarczające z perspektywy szarego Kowalskiego, jak to się mówi potocznie? Czy zwykły przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub też osoba prowadząca niewielką firmę dostanie realną pomoc od państwa? Bez papierologii stosowanej, bez pisania i wypełniania miliarda druczków, czy to będzie rzeczywiście pomoc, która pomoże przetrwać? Czy to będzie tylko ochłap, który tak naprawdę niewiele da? Jeśli mówimy o kwocie 100 miliardów złotych, to wydaje mi się, że na dzisiaj to jest kwota wystarczająca. Nie wiemy, co będzie za miesiąc, za dwa. Przede wszystkim nie wiemy, jak długo to wszystko będzie trwało. Jeżeli będzie trwało pół roku, to oczywiście, że to jest za mało. Ale jeśli te przewidywania większości epidemiologów, że 2-3 miesiące powinna się sytuacja uspokajać najpóźniej w ciągu tych 2-3 miesięcy, to wydaje się, że to jest kwota wystarczająca. Natomiast oczywiście to, co pani powiedziała, jest szalenie istotne, czyli czy łatwo będzie te pieniądze dostać, nie tylko w sensie wypełnienia dokumentów, ale także technicznego wykonywania przelewów po prostu do firm. To jest kluczowa w tej chwili sprawa. Ten program już jest opóźniony o kilka tygodni. Myśmy mówili o tym, dokładnie o tego typu programie mniej więcej na początku marca, w połowie marca, że takie coś trzeba przygotowywać. Nie wiem, dlaczego to tak długo trwało. W innych państwach naprawdę dzieje się to w ciągu kilku dni. No ale okej, jest ten program wreszcie. A teraz najważniejsze jest to, żeby łatwo można było te pieniądze rozdysponować wśród przedsiębiorców. Oczywiście on oznacza wzrost zadłużenia państwa. On oznacza produkcję złotych. Złoty by się nie osłabił, gdyby nie to, że właściwie większość państw tego typu program prowadzi, więc mam nadzieję, że ten spadek wartości złotego nie będzie dramatyczny. Chyba będzie, tym bardziej, że stopy procentowe jeszcze zostały obniżone, ale nie sądzę, żeby był dramatyczny. Obym się nie mylił oczywiście, bo jeśli tak by było, no to wielu kredytobiorców walutowych będzie miało problem. Czyli będziemy mieli koszty związane z tym programem i będzie trzeba, szczególnie w roku 2021, ale pewnie już pod koniec tego roku, sobie jakoś zaczynać z tym radzić. Ale musimy to robić dzisiaj. Nie mamy tak naprawdę innych narzędzi. Dokładnie to samo robią dzisiaj Amerykanie, Japończycy, Niemcy. No w zasadzie większość krajów, które podejmują... A czy to oznacza także nieuchronny wzrost inflacji? Czyli wyższe ceny? Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To jest pytanie, jak szybko i w jaki sposób po uspokojeniu sytuacji Narodowy Bank Polski zacznie przeciwdziałać wzrostowi inflacji. My nie możemy dawać przykładów Stanów Zjednoczonych, bo wczoraj wieczorem słyszałem takie argumenty, a Stany drukują pieniądze i się nic nie dzieje. No tak, tylko że mamy do czynienia z dolarem amerykańskim, który pełni zupełnie nadzwyczajną rolę na świecie. Jest to waluta rezerwowa. Dla wszystkich banków centralnych, a także dla wielu oczywiście osób indywidualnych, pewnie wielu z nas ma jeszcze zakopane w słoiku dolary albo zakupuje właśnie teraz te dolary w słoiku gdzieś tam w ogródku. W związku z tym nie porównujmy się do Stanów Zjednoczonych, zresztą nawet Stany Zjednoczone rozpoczęły przecież 4 lata temu program ściągania tych wydrukowanych wcześniej dolarów z rynku. To samo musimy zrobić. Pewnie będzie trzeba podnosić stopy procentowe, ale to jest raczej perspektywa 2021 roku, jeszcze nie 2020. I tak jak powiedziałem przed chwilą, koszty będą. Nie mam co do tego wątpliwości, ale nie mamy dzisiaj wyjścia. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, oczywiście także w zakresie zwiększenia deficytu budżetowego, czyli długu publicznego również, no państwo będzie musiało pokazać, jak chce potem zmniejszać znowu ten dług. My nie mamy jakiejś przerażliwej wysokości długo, chociaż rzeczywiście odpowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego, no nie jest niski, no 45-7%, to zależy jak liczyć, oczywiście to jest w dalszym ciągu bardzo duża wielkość, Czechy mają 30 kilka procent. W związku z tym to nie jest tak, że nasze zadłużenie jest niesamowicie niskie. Będziemy musieli pokazać program zdjęcia z tego zadłużenia, żeby być wiarygodnym, no i mam nadzieję, że to się stanie. Znowu jako przykład to podam Niemcy, które ogłosiły program 750 miliardów euro, które mają być wpompowane w gospodarkę. Powiedziały, że w związku z tym muszą prawie 160 miliardów euro pożyczyć na rynkach dodatkowo w stosunku do tego, co planowały. I tego samego dnia minister finansów powiedział, ale to jest przejściowe. W ciągu maksymalnie 2 lat chcemy wrócić do zrównoważonych deficytów, bo Niemcy w ciągu ostatnich 6 lat miały nawet nie tyle zrównoważenie było w planach, a w rzeczywistości były nadwyżki budżetowe. To samo będziemy musieli zrobić my. I teraz jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, jak wielki kryzys nas czeka. Niektórzy mówią, że on będzie większy niż ten z lat 20. ubiegłego wieku. Czy to są katastroficzne wizje i bardzo pesymistyczne, czy bardzo realne, jak pan sądzi? Czy to będzie raczej coś ja mam wrażenie, do 2008 roku? Ja mam wrażenie, że o ile na początku mieliśmy do czynienia z takim trochę dość swobodnym podejściem do tego, co się dzieje, także na poziomie wielu polityków europejskich, to teraz zarówno politycy, jak i ekonomiści prześcigają się w tym, żeby czarne wizje tworzyć. Jeśli chodzi o dane w drugim kwartale szczególnie, w wielu gospodarkach,
w Stanach Zjednoczonych pewnie, w Niemczech pewnie, rzeczywiście możemy zobaczyć fatalne dane, możemy zobaczyć, no mamy nawet takie prognozy, spadek amerykańskie PKB o 20 kilka%. Ale jeśli tylko, bo to jest podstawowe założenie, jeżeli tylko w ciągu tych 2-3 miesięcy najbliższych opanujemy rozprzestrzenienie się pandemii, jeżeli w ciągu kolejnych kilku miesięcy pojawi się szczepionka, to moim zdaniem druga połowa roku jest dużo lepsza, a czwarty kwartał bardzo dynamiczny, odbicie, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Bardzo dynamiczne odbicie. I ja wciąż jeszcze uważam, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, żeby w całym roku 2020 ten, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ta recesja, czyli zmniejszenie się gospodarki było mniejsze niż w roku 2009, kiedy wyniosło ono prawie 6%. Okej, minus 20 w drugim, załóżmy, że tyle będzie, chociaż to też jest no, taka czarna wizja, bym powiedział, ale równie dobrze może być plus 12 czy plus 14 w czwartym i w sumie w całym roku to może być na przykład minus 3 czy minus 4%. Moim zdaniem to jest dzisiaj bardziej prawdopodobna wersja niż ta, która mówiłaby o 30% w całym 2020 roku. O tyle musiałby się zmniejszyć świat, bo w tym okresie wielkiego kryzysu o tyle się świat zmniejszył. Jeżeli dane, to moim zdaniem dotyczy to raczej kwestii jednego kwartału, może jeszcze kolejnego z relatywnie złymi danymi, ale już lepszym niż w kwartale drugim. Ja bym raczej takie dzisiaj zestawiał, ale tak jak powiedziałem, no widzę rzeczywiście, że teraz jest takie prześciganie się w tych prognozach. Ten, kto mówi, że będzie gorzej, ten wygrywa, przynajmniej jeżeli chodzi o taki efekt medialny tego wszystkiego. Moim zdaniem aż tak źle nie będzie. Proszę ostrożnie, panie Marku, bo coś tam pan majstruje przy mikrofonie chyba i strasznie coś trzeszczy. A, dobra, już, ten, nic, więc... już nic nie ruszam. Tak, a jeszcze właśnie chociaż dlatego... Chociaż rzeczywiście te najbliższe tygodnie będą trudne. Dlatego mi zależy, żeby było teraz pana dobrze słychać, bo pojawia się jeszcze bardzo często teraz, coraz częściej w ostatnich dniach pytanie, jak długo polska gospodarka, polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy, restauracje, kluby, sklepy wytrzymają, jak długo wytrzymają te obostrzenia, te restrykcje, które są nałożone przez rząd? Czy to nie jest moment, żeby powoli, przepraszam za potoczność sformułowania, to luzować, tak jak się dzieje w innych krajach, tak jak to się zaczyna dziać już w Austrii i w innych krajach europejskich, przede wszystkim Europy Zachodniej? No myślę, że to jest pytanie... To jest pytanie do lekarzy przede wszystkim, którzy tym zarządzają, no bo mówimy tutaj jednak o zdrowiu i o życiu, chociaż to też jest, pani Kamilo, długa dyskusja dotycząca tego, jak to robią w Korei Południowej, jak to robią w Japonii. Tam jednak nie nastąpiło tak wielkie zamrożenie gospodarki. No próbowano właśnie jednak przeznaczając na to olbrzymie koszty, używając na przykład telefonii komórkowej, kamer znajdujących się w miastach, znaleźć tych, którzy... I oczywiście masowe testy, setki tysięcy wykonanych testów, szczególnie w Korei Południowej, próbowano zlokalizować jednak tych, którzy są zarażeni i ich odizolować. No ten początek chyba nie był najlepszy w naszym wykonaniu, czyli ci, którzy byli zarażeni, zostawali w domach z tymi, którzy są zdrowi, prawdopodobnie ich zarażali. Pojawił się taki pomysł w pewnym momencie, żeby wykorzystać na przykład hotele, które w ogóle nie działają do tego, żeby zrobić takie miejsca kwarantanny. No to był błąd moim zdaniem, no ale okej, to już się stało i pewnie już tutaj żadnych zmian nie będzie. Kluczem tak naprawdę jest odpowiedź na pytanie rzeczywiście, kiedy zacznie się to luzowanie. To nie jest pytanie do ekonomistów, tylko to jest pytanie... Nie, ale ja zapytałam o to w kontekście, ile polskie firmy wytrzymają jeszcze brak tego luzowania. O to mi chodzi. Jeżeli mamy dzisiaj ten program, ten program 100 miliardów złotych, które mają być wpompowane w gospodarkę, to moim zdaniem to wystarczy w tej chwili na 2-3 miesiące. Kwiecień, maj, myślę, że czerwiec to jest jeszcze taka perspektywa, która oczywiście nie będzie oznaczała, że nawet wykorzystując te środki przedsiębiorstwa będą w takiej sytuacji, w jakiej były wcześniej, ale będą w stanie przetrwać, tak mi się wydaje. Czyli jeżeli do czerwca zaczniemy luzować, to wydaje mi się, że jeśli tylko te pieniądze będzie rzeczywiście można efektywnie wykorzystać, bo to jest klucz do wszystkiego, żeby można je było szybko wziąć i łatwo wziąć, to wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. To, co dzisiaj zostało zaprezentowane, to, co w ostatnich dniach zostało zaprezentowane. Kiedy powinny trafić pieniądze do przedsiębiorców z tej tarczy? Już! Panie Kamilo, powinny trafić tak naprawdę 2-3 tygodnie temu, powinny trafić. Według tego, co powiedział wczoraj Borys, czyli szef Polskiego Funduszu Rozwoju, pewnie będzie to najwcześniej za 2-3 tygodnie, bo wtedy dopiero te pieniądze się pojawią, bo wtedy będą przeprowadzone te emisje obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju. Więc myślę, że okoliczności tuż przed wyborami prezydenckimi. Ja tego nie powiedziałem. Ja to powiedziałam, wcale się tego nie wstydzę. Marek Zuber, ekonomista, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo mobilne, dziękuję. Zawodowe studio. Naprawdę mam nadzieję, że jeszcze się połączymy w super raporcie, bo przypuszczam, że niestety tych ekonomicznych i gospodarczych problemów z dnia na dzień będzie coraz więcej. Raz jeszcze dziękuję. Marek Zuber, dużo zdrowia. Dziękujemy i do również zobaczenia. Również nawzajem, dziękuję bardzo.
właśnie otrzymałam nowe statystyki dotyczące zakażeń i zgonów w Polsce spowodowanych koronawirusem. Mamy już w tej chwili, o ile dobrze liczę, 136 więcej, czyli 5341. To jest ta najświeższa informacja dotycząca liczby zakażeń. Niestety zwiększyła się także liczba zgonów o 6, czyli mamy w tej chwili 165 zgonów spowodowanych koronawirusem. Dobrze mówię? Policzcie, czy ja dobrze liczę na bieżąco. Chyba dobrze. 164 zgony, 5341 osób zakażonych. To są te najświeższe informacje z Ministerstwa Zdrowia i z Inspekcji Sanitarnej. Jak Państwo widzą, przez cały czas niestety liczby rosną i to nie jest dobra informacja, niestety. Wiemy, że pan minister Łukasz Szumowski ma niedługo podjąć decyzję w sprawie rekomendacji dotyczącej przeprowadzenia nawet korespondencyjnie wyborów prezydenckich. Nie wiem, czy te statystyki nie będą powodować jednak, że wybory będą musiały zostać przesunięte, ale mówimy, to już jest kwestia rozważenia przez pana ministra i tych, którzy ewentualnie tej rekomendacji jego wysłuchają lub też ją zignorują. W tej chwili wracamy jeszcze do spraw gospodarczych. Jak Państwo słyszeli, według Marka Zubera, naszego gościa, pieniądze do polskich firm, do polskich przedsiębiorców powinny trafić już tak naprawdę 2-3 tygodnie temu. Jeśli nie trafiły, no to musi się to stać jak najszybciej po to, żeby byli w stanie przetrwać tę ekonomiczną masakrę. Ale oczywiście nie samymi pieniędzmi człowiek żyje, także warto mieć dobre pomysły. Jak się okazuje, taka no kwestia rzeczywiście popuszczenia wodzów wyobraźni czasami procentuje i działa także w czymś tak skomplikowanym, jakim jest gospodarka. Przenosimy się teraz do Finlandii, dlatego że właśnie o fińskich przedsiębiorcach, właścicielach firmy mówię. Okazuje się, że jedna z cukierni w Finlandii właśnie wpadła na bardzo ciekawy pomysł, jak ratować swój biznes. No i co? Zgadną Państwo, co się wydarzyło. Postanowiła piec ciastka wyglądające jak rolki papieru toaletowego. Proszę sprawdzić, co się stało później. Dla nas to mała zmiana, ale dzięki temu wiem, że wszyscy moi pracownicy są bezpieczni i mam nadzieję, że tak pozostanie. W sklepach brakowało papieru. I wtedy jeden z naszych cukierników zapytał, czy nie miło byłoby móc mieć taką słodką rolkę na swoim stole. Przy okazji można obdzielić nią kilka osób. Mieszkamy po sąsiedzku, ale o tych ciastach dowiedziałam się z gazety. Mój mąż ma urodziny, więc takie ciasto będzie dla niego idealne. A przy okazji wesprę lokalną cukiernię. Nie wiem, czy odpowiednie będzie powiedzenie w tym momencie smacznego. No ale cóż, potrzeba matką wynalazku. Teraz z Finlandii wracamy do Polski i przenosimy się do Olsztyna. Tam już czeka na Państwa, mam nadzieję, nie wiem, nie widzę, coś tam się zawiesiło chyba. Będziemy próbowali, zerwało połączenie, tak? No dobrze, tak, to niestety się dzieje. Dużo cierpliwości niestety wymaga prowadzenie programu w tak niełatwych czasach, kiedy jesteśmy skazani na przepustowość lepszą lub gorszą internetu. Będziemy próbowali się połączyć z naszą dziennikarką z Radia SK, z Anną Kucą Gawrylczyk, która opowie Państwu, co dzieje się na miejscu w Olsztynie, bo o, już widzę, że Ania jest, Ania Kuca Gawrylczyk. Dzień dobry, Aniu, czy my się słyszymy dobrze? Tym razem. Słyszymy się dobrze, bardzo się cieszę. To zaczynamy szybciutko od maseczek dla mieszkańców Olsztyna. Podobno wszyscy mają zacząć je nosić, to prawda? Nie tylko mają je zacząć nosić, ale... Czekamy, może się uda, może się nasza koleżanka odwiesi dzięki łaskawości internetu. Chyba jednak nie. Próbujemy. Zawsze słyszę w tej słuchawce, próbujemy. Ja coś do Państwa muszę powiedzieć przecież w tej sytuacji. To może będzie dobrze, tak, to, ale to będzie dobrze, to na koniec dopiero felieton Adama Federa dla Państwa mamy. No dobrze, to czekając jeszcze na ponowne połączenie z Anią, choć nie wiem, czy to się uda, spróbujemy. Ja Państwu tylko przypomnę, rzeczywiście będziemy mówić o tym, że bo w ogóle podobno taka koncepcja jest, żeby Polacy wszyscy zaczęli nosić maseczki. Podobno też taka decyzja przez Ministerstwo Zdrowia ma zostać podjęta. Widzę, że Ania zaczęła mi się tutaj ruszać na ekranie, więc może jest szansa, że porozmawiamy. Rozmawiamy raz jeszcze. Aniu, to opowiadaj szybciutko, póki się nie zerwie znowu połączenie. Co z maseczkami dla mieszkańców Olsztyna?
Dotarły w dwóch tirach. Pierwsza tura już jest. Będą ją rozprowadzać spółdzielnie mieszkaniowe, ale też... Niestety się nie udają. Będą rozprowadzać to spółdzielnie mieszkaniowe, jak sądzę. I to jest, szczerze mówiąc, z tego co widzę, taka odpowiedź trochę na apel naszego gościa, profesora Simona, który już kilka dni temu u nas w super raporcie mówił o tym, że tak naprawdę trzeba zacząć to wszystko przywracać do normy, ale warunkiem jest to, żebyśmy dbali o naszą higienę i o to, żeby nosić maseczki. Rzeczywiście, że wszyscy powinni nosić maseczki bez względu na to, czy uważają, że są chorzy, czy uważają, że są zarażeni. To jest nieistotne. Po prostu zasada jest prosta. Wychodzimy z domu, zakładamy maseczkę i to ma nas uratować przed bardzo trudną sytuacją, bo jak Państwo słyszą, cały czas te zachorowania niestety rosną i statystyki rosną. Pojawia się także oczywiście pytanie, co wydarzy się po świętach Wielkiej Nocy. Wszyscy apelują o to, abyśmy zostali w domach, abyśmy nie jeździli do rodziny, nie spotykali się. Okaże się, jak będzie wyglądała sytuacja zaraz po świętach. Wielu mówi, że niestety no, wszyscy spodziewają się tego, że ta liczba zakażonych będzie wzrastać, bo niestety nie wszyscy utrzymają tę dyscyplinę. To co, próbujemy jeszcze raz do Ani się przenieść, tak? Próbujemy. No dobrze, to próbujemy. Próbujemy raz jeszcze przenieść się do Ani. Tam informacja dotycząca... słuchajcie, wszyscy mówicie do mnie naraz. Jeszcze raz. Co mam robić? Dobrze, Aniu, w takim razie tutaj podobny jakiś jeszcze inny temat. Maseczki mamy wyjaśnione, ale kwestie kontenerów jeszcze się pojawiły. Przychodni kontenerowych, tak? Tak, przychodnie kontenerowe to jest taki pomysł, który nieco przyspieszył w dobie koronawirusa i w momencie, kiedy polskie przepisy uznały, że telemedycyna to jest pełnoprawna usługa medyczna. Pomysłodawcy z branży medycznej wymyślili, że kontenery to jest takie wyjście w momencie, kiedy na przykład źle się poczujemy. Do takiego kontenera można wejść, a ma w przyszłości stanąć na przykład w hotelu czy na lotnisku i przejść podstawowe badania, takie jak na przykład pomiar ciśnienia czy temperatury. Można też połączyć się internetowo z ratownikiem medycznym, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy też umówieni na wizytę z lekarzem danej specjalizacji. Ma to znaczenie nie tylko w dobie koronawirusa, ale też w dobie, kiedy często chorujemy, bo idąc do takiej zwykłej przychodni, stykamy się nie tylko z lekarzem i pielęgniarką, ale też z innymi chorymi, a wiadomo, że o wirusy i dodatkowe zarazki w tej sytuacji jest bardzo łatwo. No właśnie. Że to jest takie rozwiązanie przyszłościowe. Jak ono wygląda w praktyce już w Olsztynie można sprawdzić, bo pierwszy kontener instruktażowy stanął przed Szpitalem Wojewódzkim w Olsztynie. NFZ jest na tak, mówi, że to jest dobre rozwiązanie, że to jest taka izba przyjęć poza szpitalem, a w obecnych warunkach ma to naprawdę ogromne znaczenie. Samodzielne wykonanie testu na koronawirus. Jeszcze taka informacja się pojawiła. Co to, jakie są szczegóły? Tak, ona się pojawiła na początku tygodnia. Była mowa o tym, że wystarczy pojawić się w pracowni molekularnej przy Szpitalu Pulmonologicznym w Olsztynie z pobranym przez siebie wymazem, żeby taki test prywatnie wykonać. Niestety okazało się to jak na razie na wyrost, bo jak sprostowała dyrekcja tej pracowni, żeby ten test był wiarygodny, musi być pobrany przez wykwalifikowany personel i do tego w odpowiednich do tego warunkach. Na razie takiego punktu poboru nie ma, ale ma się pojawić i jak się pojawi takie prywatne testy w Olsztynie, tutaj będzie można przychodzić. Ale na razie jest to faza planów. A jeszcze wracając do maseczek, pojawiła się taka informacja, takie hasło w sieci, kto nie nosi, ten roznosi. Ja myślę, że to jest dobre hasło na dziś dla nas, żeby to sobie włożyć do głowy i żeby nosić. Aniu, to przypomnij jeszcze, bo ten początek rozmowy nam się urywał i nie zarejestrowałam. Od kiedy wszyscy mają zacząć nosić te maseczki i skąd mieszkańcy Olsztyna je otrzymają? Bo przecież ciężko kupić maseczki w tej chwili gdziekolwiek. Pomogli przedsiębiorcy, którzy powiedzieli, my dostarczymy maseczki, wyprodukujemy je w fabrykach włókienniczych, w czterech fabrykach, które zamieniły się w takie linie produkujące maseczki. Pierwsza transza dotarła, ponad 100 tysięcy, druga ma dotrzeć dzisiaj o 14. Jak dobrze pójdzie, część mieszkańców Olsztyna otrzyma taki nietypowy prezent zamiast zająca do skrzynek jeszcze przed świętami, czyli te maseczki. Ich będzie tyle, ile jest zarejestrowanych mieszkańców w danym domu, jeżeli chodzi o opłaty za wywóz śmieci. Czyli na przykład trzy osoby opłacają opłaty, trzy osoby dostają maseczki. Maseczki są w jednym modelu, w jednym kolorze, wielokrotnego użytku, jak podkreślają medycy, a to ma znaczenie nie tylko dla naszego...
to ma znaczenie, po prostu. Ja jeszcze tylko Państwu przypomnę, że rzeczywiście to była Ania Kuca-Kawrylczyk z Radia SK Olsztyn. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze będę kontynuować temat maseczek, bo on jest naprawdę bardzo ważny. Ania tutaj mówiła, że rzeczywiście mieszkańcy Olsztyna dostaną te maseczki wielokrotnego użytku i to jest bardzo ważne, dlatego że według większości ekspertów i lekarzy właśnie te maseczki są najbardziej skuteczne. Oczywiście nie mówimy o tych takich, których powinni używać lekarze w szpitalach, tylko po prostu zwykłe maseczki higieniczne. Można je zrobić nawet z czystej, normalnej, zwykłej bawełny. Wtedy one także spełniają swoją rolę. Co jakieś mniej więcej 3 dni powinniśmy wtedy je wyprać w temperaturze, to też bardzo ważne, 90 stopni. Więc drodzy Państwo, jeżeli macie maszynę, sprawne ręce lub igłę, to szyjmy tych maseczek dla siebie także coraz więcej. Pierzemy co 3 dni, przypominam, w wysokiej temperaturze i jak apelował profesor Krzysztof Simon u nas w super raporcie, wszyscy wychodzimy w maseczkach od 5 do 105 lat. Bez wyjątku to być może pomoże nam w jakikolwiek sposób zapanować nad koronawirusem, a ponieważ przez cały czas staramy się Państwu udowadniać i przekonywać, że będzie dobrze, no to teraz już oczywiście pora na materiał Adama Federa, który dziś dla Państwa przygotował także z kilka słów od siebie, jak zwykle z przymrużeniem oka, no bo w końcu będzie dobrze. Dziś o tym, co to jest ta niezbędna potrzeba związana z bieżącymi sprawami życia codziennego. Ktoś, kto ma niezbędną potrzebę, oczywiście może wyjść z domu, aby ją zaspokoić, ale czy 58-letni mężczyzna zaspokajał niezbędną potrzebę życiową, kiedy urządzał sobie wycieczkę z gminy Daleszyce do centrum Kielc na koniu, cwałował po pustych ulicach jak kowboj, mając ponad promil alkoholu we krwi? On najwyraźniej miał taką potrzebę. Dosiadł tego rumaka, aby ją zaspokoić, ale czy ta potrzeba rzeczywiście była niezbędna? Policjanci uznali, że potrzeba ta nie była niezbędna, że kowboj powinien jednak siedzieć w domu i ukarali go mandatem. Kolejna sprawa, w Popęszycach przy pewnej posesji całą noc stał rozbity samochód. Kiedy policjanci obudzili kierowcę, ten przyznał, że poprzedniego dnia wyjechał z domu, tu cytat, bez żadnego celu. A czy przemieszczanie się bez celu jest zaspokajaniem niezbędnej potrzeby życiowej? A czy myjąc samochód zaspokajamy niezbędną potrzebę? Oczywiście, że nie, więc w Olsztynie kierowcy myjący auta na bezdotykowej myjni zostali ukarani, natomiast ci, którzy stali w kolejce, pouczeni. Więc należy jeździć samochodem brudnym. A kiedy widzimy brudny samochód, to nie wypisujemy na nim, że to jest eksperyment amerykańskich naukowców, albo że brudny czołg hańbą całego batalionu. Tak może było w dawnych czasach, ale teraz jest odwrotnie. Brudny samochód świadczy o tym, że jego właściciel jest odpowiedzialny, że przestrzega zaleceń epidemiologów oraz prawa. A czy na przykład wędkarstwo jest potrzebą niezbędną? Oczywiście, że nie. To wynika z raportów policyjnych. A czy jazda na rolkach, na rowerze? Też niekoniecznie, szczególnie jeżeli daleko od domu. Na przykład w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce policja zatrzymała 26-letniego mężczyznę, który przyjechał na rolkach z Podkarpacia. A czy wyjście do sklepu po alkohol albo po zdrabkę to jest zaspokajanie niezbędnej potrzeby życiowej? Ktoś uzależniony od alkoholu i lub hazardu odpowie oczywiście, natomiast policjant odpowie niestety. A czy tego typu spotkanie towarzyskie przy grillu z zachowaniem, jak widać, pewnych środków ostrożności, czy to jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych? Oczywiście, że nie. A w Poznaniu 8 umundurowanych policjantów drogówki urządziło sobie nad jeziorem grilla i zostali ukarani mandatami przez policjantów prewencji. A jeżeli ktoś czuje, że grill to naprawdę jest taka niezbędna potrzeba i w dodatku życiowa, no to jest na to sposób. I tak właśnie spokojnie sobie zaspokajamy niezbędną potrzebę związaną z bieżącymi sprawami życia codziennego, czyli w tym przypadku z grillem właśnie. Damy radę. Będzie dobrze.
I tego się trzymajmy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w Super Raporcie. Odpowiadając jeszcze na pytanie jednego z internautów, pana Kowalskiego, o ile się nie mylę, przed chwilą czytałam Państwa komentarze, zapytał, czy wierzę w to, co mówię. Panie Kowalski, ja nie wiem, no może pan ma w zwyczaju mówić to, w co nie wierzy, ja mam zupełnie inaczej. Zawsze sprawdzone informacje w Super Raporcie. Zapraszam Państwa jutro od godziny 9. Dziękujemy dziś za obecność. Pozdrawiamy wszystkich bardzo ciepło. Kamila Biedrzycka, dziękuję bardzo. Dziękuję w imieniu Michała Kozłowskiego, czyli wydawcy tego całego przedsięwzięcia. Jutro meldujemy się punkt 9. Spokojnego, dobrego i zdrowego dnia dla Państwa. Do zobaczenia. Pozdrawiamy wszystkich widzów i na YouTubie, i na stronie głównej se.pl. Do jutra.